95 tu przyszedłem, czyli w czasach, gdy twój idol zamienił progres na regres. I kurwa ciągle tak wszędzie, bo klepie forse na fejmie. Jam reto, skończę to szczęście i więcej tu tak nie będzie, a? What? Siedzimy w warszawskim sklepie Sneakers by Distance, trzecim z tegorocznych Młodych Wilków, edycji numer 5. Reto. Witam serdecznie. No właśnie, generalnie w ubiegłym roku było cię bardzo dużo wszędzie, ale jeżeli ktoś jeszcze gdzieś na twoją ksywę nie wpadł, to skąd może cię kojarzyć? Wiesz co, sięgając może trochę dalej, ale na tyle, żeby było to możliwe do skojarzenia, to może sięgnąłbym do czasów Minotaura. A dalej to już chyba ten Bossman na NBL-u, nie? Takim kluczowym momentem był i chyba najbardziej, jeśli miałbym podać jakąś rzecz, po której mógłbym być kojarzony nawet gdzieś w innych środowiskach, czy przez ludzi, którzy o mnie nie słyszeli, tak? To byłby ten Bossman. No właśnie, tak wjechałeś generalnie jak wielki Titanic trochę w tą scenę w ubiegłym roku. Jak Bossman Titanica, tylko bez rozbijania się samemu. Ale czy czujesz generalnie, że 2016 był twoim rokiem, czy dopiero 2017 nim będzie? Czuję, że był rokiem bardzo owocnym, bardzo dobrym i bardzo ważnym w ogóle w moim życiu, jak nie najważniejszym chyba do tej pory poza rokiem moich narodzin, tak? Ale uważam, że to był przedsmak i jednak taki wstęp, trailer, nie? Tutaj na 2017 też szykuję duże rzeczy, między innymi no, jedna z rzeczy, których nie szykowałem, a sama wyniknęła, to to, że tutaj się aktualnie znajduję i będzie grubo, to mogę na pewno obiecać. No, a spodziewałeś się w ogóle, że gdzieś aż takiego tempa twoja kariera nabierze? Czy w którym momencie ogarnąłeś, że tak diametralnie zaczęła przyspieszać? Wiesz co, to było dla mnie jakimś zaskoczeniem, że tak nagle się to stało, tak? Bo gdzieś tam charakteryzuje mnie pewność siebie i wiedziałem, że prędzej czy później ciężką pracą i tym wszystkim, co robię ze swoją muzyką, ze swoją osobą, tworząc to wszystko, że będę musiał gdzieś dojść, zwłaszcza, że nigdy nie miałem planu B, zawsze musiałem inwestować wszystko w plan A, może nie musiałem, ale chciałem, bo nie widziałem innej opcji. A że tak szybko trach i nawet nie zauważyłem, kiedy tak naprawdę się to stało, to faktycznie było to dla mnie zaskoczeniem. No tak, czyli można powiedzieć, że plan B się pojawił dopiero w Wilczy Weekend, tak? Tak jest, no jak najbardziej. Pierwszy, jaki poznałem. No właśnie, a jakie wrażenia z tego całego weekendu? Już trochę tak jak gadaliśmy przed chwilą, była chwila się zregenerować, bo rozmawiamy w środę, a od piątku do niedzieli mieliśmy. Tak, już myślę, jakbyśmy dmuchali w prawda walkomat, to może byłoby czysto. Wiesz co, bardzo, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. Co mnie zaskoczyło, że spotyka się tak naprawdę grupa ludzi niby tworzących tą samą muzykę, ale z zupełnie, wiesz, innych kręgów, innej bajki, z innymi wyświetleniami czy gronami odbiorców, a potrafią połączyć siły, zrobić uniwersalny, zajebisty moim zdaniem numer i myślę, że żaden inny młody wilk tego nie podważy. I wiesz, i to jest fajne, że tak naprawdę była w stanie nas połączyć muzyka, chociaż może dzielą nas jakieś inne poglądy, to będąc w trakcie tego weekendu skupiliśmy się stricte jakby na tej dziedzinie życia, czyli na muzyce, na tym, czym się zajmujemy i to nas połączyło. Uważam, że zajebista atmosfera i duże stężenie rapu w powietrzu. No, puszczając swój ubiegłoroczny mixtape, czy w ogóle spodziewałeś się, że będzie taka burza wokół tego, że nagrywasz na instrumentalach? Bo mi jakby wydawało się to, co gadaliśmy w weekend. Oczywiste jeszcze z perspektywy paru lat temu, że mixtape robi się w dużej mierze na instrumentalach, a zostałeś okrzyknięty złodziejem bitów od razu. Wiesz co, to nie jestem pewien, ale CNE chyba mi ostatnio powiedział, jak gadaliśmy też zresztą w trakcie akcji. To mógł spowodować fakt, że u mnie po tym boom na Bossmana wśród ludzi, którzy o mnie usłyszeli, pojawiło się sporo ludzi w ogóle spoza środowiska hip-hopowego i spoza gatunku rap, przez co może nie do końca mają odpowiednią wiedzę i niektóre rzeczy, które no, u nas jakby są oczywiste i naturalne od wielu lat, tam się wydały po prostu jakieś dzikie i wynaturzone. No, ja śmiem twierdzić, że nie jestem chyba pierwszym, który mixtape nagrał. Fakt faktem, płyta od samego początku nie była określana mixtape'em, aczkolwiek śmiem twierdzić, że płyta to też mixtape, bo nie deska czy kurwa jakiś klarnet, cokolwiek. Tak czy siak spotkało się to z oburzeniem, mimo iż wszystkie single promujące płytę też były na bitach bardzo dobrze znanych i z milionowymi wyświetleniami. Było dla mnie zaskoczeniem, że zrobiła się jakaś gównowurza wobec tego, ale po raz kolejny, jak i przy skarpetkach, wyszło mi to tylko na korzyść.
odzywał się do ciebie? Może ktoś z tych producentów, na którego bitach nagrywałeś na mixtape? Tak, odezwał się producent, który zrobił bit do Bóstwa. Znaczy do Bóstwa zrobił oryginalnie bit do czego innego, tylko ja do Bóstwa wykorzystałem. Znaczy nie tyle, co się odezwał, ale widziałem, wyskoczyło mi powiadomienie na Instagramie, gdzie wspomniał o mnie w poście, w którym cieszył się, że jest międzynarodowym producentem i że jego muzyka też dociera gdzie indziej poza granicę jego państwa. Odezwał się też niestety tutaj z kolaboracją, nie udało się do końca tego póki co przynajmniej dociągnąć, ale odezwał się producent, który zrobił oryginalnie beat od Bossmana, dla Chingsa. Tyle, że tam w trakcie, prawda, rozmów były problemy małe, żeby przetłumaczyć też jakby inną skalę i jakby różnice pewne wynikające chociażby z tego, że jest mniejszy rynek, tak? No ale póki co nie zostało to dociągnięte, zobaczymy, może coś z tego będzie, nie? Pewnie zobaczył, wiesz, zobaczył odsłonę i mu się skojarzył, no że podobne jak z amerykańskich hitów. Jak... Zwłaszcza, że z tego co mi wiadomo, ale oryginalny utwór, znaczy Chingz J bodajże, tak, z którego jest ten beat, ma chyba 1,5 miliona wyświetleń, więc troszeczkę to przebiliśmy. Mhm. No a też jeszcze odnośnie takich burz, które się wokół ciebie zrobiły, to czy spodziewałeś się, że dostaniesz hejt za to, że pracujesz? Nie, ale wiesz co, myślę, że to gdzieś tam poniekąd już, zresztą chyba nawet parę razy o tym mówiłem, warunkuje średnia wieku odbiorców w XXI wieku, jeśli chodzi o internet. Wiesz, ja też widzę różnicę pomiędzy, czasem jak na przykład sobie odpalę jakieś tam osoby, które piszą jakieś komentarze i widzę średnią wiekową, a widzę średnią wiekową też na koncertach, gdzie przykładowo jest wstęp od 16 roku życia i wcale nie jest pusto, to po prostu jest takie środowisko, gdzie takie rzeczy funkcjonują, tacy ludzie są i wiesz, jak 13-latek, 14-latek widzi osobę w pracy, nie do końca też potrafi przełożyć to na sytuację, że na przykład jego mama, gdzie chce go ubrać, nie wiem, wychować na dobrego człowieka, też przykładowo pracuje i jest to dla niego dziwne, tak? Myśli, że wszystko się bierze znikąd i są tacy ludzie i to jest przykre. Ja na etapie, na jakim wtedy byłem, nie miałem żadnych źródeł zarobkowych jako raper, więc jasną sprawą było to, że w wieku, w jakim jestem, musiałem na siebie zarabiać i to żadne zaskoczenie. No internet był zaskoczony, ale to już wcześniej też wspomniałem, wyszło mi tylko i wyłącznie na korzyść, bo dostałem darmową promocję i z tego się bardzo cieszę, a ludzie starsi wiekiem i z jakimś tam doświadczeniem, chociażby minimalnym, jeśli chodzi o jakieś tam obowiązki dnia codziennego, stanęli w mojej obronie, więc... To chyba wszystko. No, można powiedzieć, że nawet nie tylko ty dostałeś promocję, tylko Big Star sam też, co nie? Bo no na pewno. Się wiązało sporo dyskusji, czy jakoś, nie wiem, szefostwo, czy coś odzywało do ciebie w związku z tym? Miałeś jakąś, nie wiem, ofertę wiesz, współpracy? Słyszałem, że do szefowej Big Stara, w którym ja pracowałem, dzwonili gdzieś tam z góry spytać się, czy ja faktycznie mam coś z tym okiem. I coś tam, jakieś były akcje a propos niby jakiejś kolekcji, ale to jakoś szybko się zatrzymało. Szkoda, bo chętnie bym wystąpił nawet, chociażby na Psekur jeszcze dodatkowo właśnie, żeby coś na tym zyskać jeszcze, a nie stracić po raz kolejny. No właśnie, też jakby stworzyłeś sobie na tyle barwny i tajemniczy wizerunek, że jest wokół niego masę znaków zapytania, co nie, zresztą sam mówisz, że nawet szefostwo dzwoni, czy z okiem wszystko w porządku, sam mówię, że jakby nawijałeś też o tym w numerze, także... Jasne, tak. Zresztą w tym samym numerze. Prawda? Jak ktoś potrafi odpowiednio, prawda, rozumieć i słuchać muzyki, to zna odpowiedź, tak? No ale kiedy ci w ogóle wpadł pomysł, żeby taki wizerunek sobie stworzyć jakby zbudować wokół niego tyle takich, wiesz, tajemniczych... Wydaje mi się, że to poniekąd chyba warunkuje też to, jakim jestem człowiekiem i to, jaki mam charakter. To w ogóle z czego czerpię inspirację, też w jakiś sposób to warunkowało i po prostu z roku na rok, z kawałka na kawałek wpadały nowe pomysły, zacząłem zauważać spójność, zacząłem te elementy spójnie do siebie przyciągać, jakby połączyły się na przestrzeni kolejnych projektów też rzeczy, w których najlepiej się odnajduję bądź się czuję, do tego cały czas rozwój i jestem taki, jaki jestem. Nie? Zresztą wydaje mi się, że cały czas idę do przodu, trzymając się już tej stylistyki, jakiejś tam drogi, którą sobie wytyczyłem, ale jak najbardziej wprowadzając w to jakieś nowe rzeczy, żeby też się nie zatrzymać na ruchaniu panien tylko w utworach, nie? Co też mi zarzucają zresztą, ale się z tym nie zgadzam. No, a w ogóle na ile ważny jest według ciebie wizerunek i stworzenie takiej jakby aury wokół muzyki na obecny moment u młodych raperów? Uważam, że jest istotny, nie jest najważniejszy, ale jest istotny. Mhm. No a co mógłbyś powiedzieć o numerze, który przygotowałeś na płytę Młodych Wilków?
jestem z niego bardzo zadowolony. Chyba jeden też z takich utworów w ostatnim czasie, który uważam za jeden z takich bardziej, który mi zapadł w ogóle w pamięć, znaczy w sumie wszystkie mi zapadają, ale ten był dość ciekawy nawet w samym procesie tworzenia. Dlatego, że postanowiłem zrezygnować z jakichś takich konkretnych podziałów na zwrotki czy refreny, tak, bo i bridge jest tam przedłużony. Nie wiem, czy utwór już będzie w sieci na tym etapie, jak wywiad będzie, czy... A nie, to jeszcze nie wiadomo, o czym mówię, ale jestem bardzo z tego zadowolony, bo myślę, że to też jest jakiś element świeżości w mojej twórczości i podjęcie ciekawej tematyki w nietuzinkowy sposób. No właśnie, a jakie masz kolejne plany? Czy jakby już w tym roku można się spodziewać wejścia na Legal, tak po mixtape'ie tak. FC? I czy... Tak, jak najbardziej już pracujemy nad tym. Mogę o tym mówić, tak, mogę już o tym mówić. Już nad tym mocno pracujemy, szykujemy pierwszy singiel, nagrywamy klip, kombinujemy cały czas, jakby wiesz, nie chcę się zatrzymać. Zwłaszcza, że w ostatnim czasie mam bardzo płodny okres, jeśli chodzi o jakieś tworzenie i korzystam z tego każdego dnia, co też warunkuje szybkim tempem pojawiania się projektów i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze długo. Oczywiście też dbam przy tym wszystkim o jakość, staram się nie cisnąć ilościowo, żeby jak najwięcej, tylko cały czas robię to tak, jak czuję, więc nie utracić na jakości na pewno przez tempo. No, generalnie też w twoich numerach, w tych bardziej bragowych, przewija się krytyka mainstreamu i taki jakby, powiedzmy, atak ze strony młodych gniewnych. I powiedz, w czym nowa fala jest według ciebie lepsza, czego brakuje w mainstreamie, a co możesz ty wprowadzić? Wiesz co, moim zdaniem to jest właśnie tak ogólnikowo zwana świeżość, ale ta świeżość składa się na wiele rzeczy i to jest przede wszystkim to, co jest moim zdaniem najważniejsze, czyli kombinowanie. Dlatego, że są gusta, są guściki, każdy lubi co innego, ale jakby możliwość tego, żeby iść do przodu, daje nam kombinowanie z muzyką, wymyślanie nowych rzeczy, czerpanie nawet z innych gatunków i to nie jest wcale moim zdaniem jakieś takie, nie wiem, robienie z rapu disco czy cokolwiek. Teraz często jest tak, że jeśli zrobisz coś nowego, zwłaszcza jeśli chodzi o brzmienie w utworze, to automatycznie będą próbowali cię wyrzucić z gatunku, który tworzysz. Ja też jakoś tak staram się nie zamykać w tym wszystkim i na tym etapie z tego, co obserwuję, zresztą akcja Młode Wilki też dała mi się okazję przekonać o tym, że nie jestem jedyny. I to mnie bardzo cieszy, dlatego że zdaję sobie sprawę, że tacy ludzie jak ja teraz tworzą tą nową scenę, za jakiś czas będą tworzyli tą trochę starszą i na pewno mamy ogromny wpływ na to, co się dzieje z tą muzyką. Idzie w tą dobrą stronę. No to jeszcze powiedz mi na koniec, jeszcze cofając się trochę do twojego wizerunku, jakby używasz masę przeróżnych symboli i takiej symboliki, która powiedzmy YouTube'owym poszukiwaczom teorii spiskowych gdzieś tam możecie wrzucić jako iluminatę, satanistę i tak dalej, ale skąd się w ogóle bierze takie jakby granie tymi motywami? Czy to jest jakieś zafascynowanie tymi różnymi kulturowymi odniesieniami, tak jak na przykład u Quebo to widzimy, czy z innej strony to tak, wiesz co, jedna sprawa, że to mnie ciekawi, tutaj też nie mogę dużo powiedzieć, bo jeśli dużo powiem, to odkryję wszystkie karty i w ogóle całą tajemniczość stracę, tak? Ale mówię, to jest chyba wszystko tutaj i tylko i wyłącznie w ten sposób funkcjonuje. Nie wiem, co mogę jeszcze więcej odpowiedzieć. To jest, wiesz, to jest element mnie, to siedzi w mojej głowie, skoro po to sięgam, to chcę też o tym opowiedzieć, nie? No, spoko. Dobra, no to myślę, że generalnie sporo tematów poruszyliśmy, to powiedz jeszcze, co byś na koniec chciał dodać w momencie, kiedy ludzie dowiadują się, że jesteś trzecim Młodym Wilkiem edycji numer 5. Bardzo polecam, słuchajcie, sprawdzajcie tą akcję, wyszła gruba edycja. Na pewno przy każdej edycji każdy Młody Wilk ma taką opinię, ale ja uważam, że to jest najlepsza edycja i koniecznie trzeba ją, kurna, sprawdzić. Okej, dzięki.